Trochę mi tu wieje, ale zanim zacznę mówić o tym samochodzie, bo chciałem wam pokazać M2 po prostu, i nie tylko M2, to muszę pokazać wam koszulkę M. Jak jest koszulka M, jak jeździcie BMW M, ale nie macie koszulki M, to w ogóle nie ma sensu jazda tym samochodem. I nie będę testował tego samochodu, ale chciałem mieć M2 na kanale, to będę miał M2 na kanale. Dobra, najprawdopodobniej na tym nagraniu będziecie widzieć, jak migają LEDy, no bo mają inną częstotliwość niż telefon, który ma 30 fpsów ustawione, żeby mi się nie trzęsła ręka. Znaczy nie, ręka mi się trzęsie, ale nagranie nie. Oto M2, słuchajcie. Nie wiemy, czy jest 2015, czy 16, czy 17, bo w tych latach była produkowana, ale chciałem wam ją pokazać po prostu, bo jest po pierwsze prześliczna, po drugie jest cała na Maxtonie oprócz przodu, bo ktoś urwał, i to jest taka rzecz, że wyobraźcie sobie, że czy słyszeliście, żeby ktoś kiedyś powiedział, ale dobrze, że nie ma Maxtona z przodu, nie? To ja tak wczoraj powiedziałem. Jeszcze nikt nigdy w życiu tak nie powiedział, ale ja powiedziałem, bo byliśmy w ciasnym miejscu i baliśmy się, że się urwie, ale się nie urwie. Znaczy już ktoś to zrobił za nas. Ja też się ostatnio zacząłem interesować oponami i teraz się dowiedziałem, że są to Pilot Super Sporty, no czyli bardzo dobrze klejące opony, ale mimo wszystko i tak ten samochód zrywa asfalt. Wejdziemy sobie do środka. Pokażę wam środek. Chciałem mieć M2 na kanale i będę miał M2 na kanale. Ogólnie te fotele są o tyle ciekawe, uspokój się. O, a no tak, bo pozycyjne są włączone. Są o tyle ciekawe, że są takie w miarę zwykłe jak na M2. W Competition są już inne i tym bardziej w CS, to w ogóle już różnią się niesamowicie. No są ładne, mają te emblematy M, ale nie są za wygodne. Przynajmniej, no tak średnio. Wsiądziemy sobie do środka. No i co, możemy go odpalić. Od razu strzela, tak, no pewnie. Zamknę drzwi. Dobra, samochód jest odpalony na komforcie. Mamy zaciągnięty ręczny jeszcze. I tu jest taka specyficzna skrzynia w porównaniu na przykład z... no z Wagiem, no nie? Który ma to DSG. I wiadomo, klikamy, zmieniamy i tak dalej. Tu nie ma żadnego klikania. Teraz jesteśmy na luzie, no i... ona jest specyficzna, bo na przykład BMW musi robić filmy, żeby tłumaczyć, jak się z niej korzysta. To jest ZF7, zresztą bardzo dobra skrzynia i bardzo szybko zmieniająca biegi. Ja nie jestem jakimś znawcą, żeby nie było znawcą skrzyni automatycznych, ale trochę się już najeździłem takimi samochodami wcześniej. No i teraz tak, jak ja chcę sobie po prostu tym samochodem pojechać, pyk, i w tym momencie mam normalnie skrzynię manualną, znaczy mogę sobie zmieniać góra-dół, to możecie zobaczyć, o, jest plecy w dół, cyk. A w sumie mogę teraz tylko dwójkę wbić. A jak sobie zrobię tak, to mi się włącza drive i mam po prostu automat. W sensie, no i tak czy siak mam automat, no nie? Tylko to jest ta sekwencja, czy no w ten sposób to działa. W tym momencie teraz mam luz, a jak sobie chcę wbić wsteczny, to nie muszę nic klikać, tylko robię po prostu tak. I mam wsteka i widzę z tyłu tutaj Igora. No i jak sobie oczywiście skręcę kierę, to mi się pokaże, że do Igora idę, tylko muszę ściągnąć ręczny, to by było najmądrzejsze w tym momencie. No i po prostu samochód, o, i dopóki w ogóle nie wcisnę gazu, delikatnie chociaż, to on mi nie ruszy. Ja go teraz wezmę na luzik i samochód się nie ruszy. Nie ma opcji. Ale jakbym już wbił bieg, no teraz to będę miał, o, drive'a. Jakbym już wbił bieg, dopóki nie dotknę gazu, ona nie ruszy, ale tyknę go delikatnie i samochód będzie mi się tak toczył. Na przykład. To jest coś takiego. Więc tak, mamy Sporta. Jest Sport Plus, który nam wyłącza połowicznie, czy nam częściowo trakcję. I teraz przytrzymujemy sobie ten przycisk. Tutaj, o, z trakcją. I mamy DSC Off, czyli mamy wyłączone wszystko, bez żadnej ingerencji. I mamy wskaźniki sportowe, które pokazują nam, ile mamy koni mechanicznych i newta w danym momencie podczas jazdy. Ile samochód w tym momencie wykorzystuje. O, może w ten sposób? No będzie. I chyba będziecie to słyszeć, co? Uwaga. No jest to, myślę, bardzo przyjemne i bardzo chciałem to mieć pokazane na kanale. Teraz wyjdę z tego samochodu i na moje miejsce wejdzie tutaj pan majster, który sprawi, że będę mógł pokazać, jak on brzmi, tylko że z zewnątrz. Mm-hmm.
No pięknie to jest chyba mało powiedziane. Nie wiem, czy wam pokazywałem, jakie wielkie to auto ma heble i z przodu i z tyłu. No wiadomo, że z przodu będzie miał delikatnie większe, ale i tak tu ma napęd na tył, więc te heble z tyłu muszą być wielkie. A właściwie to są porównywalne, to jest niewielka różnica. Nie ma co gadać o rozmiarach, są po prostu wielkie i no hamują bardzo dobrze. Natomiast z tego, co słyszałem, to na torze sprawują się średnio. No właśnie, są poszukiwania bratanów teraz. Dobra, siadamy z Emy i do RS3 idziemy, ale się streamowało. No fajne. Ale ty, siadam na tym, na kobrze. Tak jako, a tu się siedzi fajnie. Dzień dobry. Pan Karol z aplikacji, tak? Tak, tak, dzień dobry. Okej. Właśnie taki wziąłem droższy kurs dzisiaj, wie pan, bo tutaj w Kieleckim Parku byłem, takie sprawy miałem. Sprawy były załatwienia. Sprawy na dziupli. Sprawy na dziupli. Widzę, bo niedziela i tak dalej. Rozumiem. Tak, oczywiście. No, wiadomo. Nie no, bardziej zahamuj, no. Bo się nie, bo nie skręcisz. Pięć gwiazdek będzie za kurs, pięć gwiazdek będzie, zdecydowanie. Bardzo się cieszę. We'll be right back.
Dobra, to teraz zamiana, ja wsiadam do tego, moi drodzy. Proszę bardzo, tak prezentujemy się razem. I zobaczymy, co ten ma do zaoferowania. Kurczę, no taki rodzinny samochodzik, nie? 5 drzwi i tak dalej, wsiadamy sobie do środka. O, ja się tutaj zamknę, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Piękna sprawa. W sumie to jest już klasyk, no nie? Te kółeczka to są już klasyczne. To samo było w 8P. Kluczyk poza samochodem, kto by się spodziewał. No i tak jak mówiłem, tu trzeba przyciskać. To jest niestety Audi, tu trzeba przyciskać. No i to wygląda zupełnie inaczej, nie? Jeśli chodzi o BMW, ale BMW ma trochę tak wygodnie, no nie? Tu trzeba klikać i klikać. Tu jest o wiele większy hamulec, bo w BMW jest taki malutki. Tu jest, w BMW jest większy gaz niż hamulec praktycznie, znaczy pedał gazu. I co? Alkantarka, piękna kierowniczka. Co ja wam mogę pokazać? Nie mają tu jakichś, wiecie, specjalnych funkcji. Mamy teraz na parkingu. A co mi tam? Uwaga. No ładnie, no nie? AK47 elegancko. Nie wiem, jak to będzie na nagraniu brzmiało. No, samochód mi się podoba ogólnie, jeśli chodzi o wnętrze, bardziej niż BMW. Bo wiecie, szczególnie te fotele, no nie? One są takie, no wiadomo, to już jest RS. Jakbyśmy mieli BMW w Competition, to może byłoby troszeczkę lepiej. Natomiast, no kurde, to wygląda cudownie po prostu, takie te kobry fotele. To samo, co w BMW, czyli możemy sobie to wysunąć. Tylko to, z tego, co mi się wydaje, to jest chyba też elektryczne. Tak, zobaczcie. Tu jest elektronicznie ustawiany ten fotel. Z tyłu mamy też normalne pokrętło, a w BMW jest wszystko manualnie. W BMW nie ma tutaj nic elektronicznie w tym fotelu. Może w innych wersjach, natomiast na pewno nie w tej. W sensie nie w tej. Dobra, no mamy te 5 garów swoją drogą, no nie? Bo ja w sumie nie mówiłem o tym, bo raczej wydało mi się to oczywiste, że tu mamy 2,5 litra TFSI. Posłuchajcie, jak grzmi. Bez strzelania. No to jest piękna sprawa. No to co, z M2 do C63. Zobaczymy sobie, jak to wygląda w środku. W tym aucie jeszcze nigdy w życiu nie siedziałem. W ogóle nie siedziałem jeszcze chyba, siedziałem w A45, ale nie siedziałem w życiu w takim dużym Mercedesie. Ale to jest piękne. Ale to jest piękne, tylko że to już jest takie luksusowe. To już nawet nie jest takie wyścigowe, to jest takie luksusowo-wyścigowe. Strasznie mi się ten samochód podoba tak samo. Także, no chyba, jeśli chodzi o wnętrza, to wygrywa zdecydowanie Mercedes, tak mi się wydaje coś. Tak mi się coś wydaje. Ogólnie każdy z tych samochodów ma jakieś plusy, no nie? Jeden jeśli chodzi o na przykład użytkowość, inny jeśli chodzi o design. No ale jest śliczny, jest naprawdę śliczny. Jeszcze pokażę go całego z zewnątrz.
Dobra, w tym samym miejscu, ale w innej perspektywie skończymy odcinek z RS3. Ogólnie to ja wam pokazywałem ten samochód już wcześniej, ale teraz go jeszcze tak do końca. Widzicie te tarcze z przodu, one są duże, z tyłu nie są takie duże jak w MC, no bo mimo wszystko, mimo tego, że napęd jest tutaj, to skupiałem się na przodzie i te są pływające. Są pływające, o to chodzi z tym kształtem. Ja wcześniej tego nie wiedziałem, ale teraz już wiem. I miałem ogromny zacisk. Porównując do tego w BMW, zacisk jest ogromny, jest praktycznie dwa razy większy. Strasznie wieje, także muszę za to przeprosić. No prezentuje się świetnie. No tak jak mówiłem, każdy z tych aut, znaczy i BMW, i Audi, mają kilka plusów, no nie? To znaczy są rzeczy, którymi się wyróżniają i które mi się podobają bardziej lub mniej. Na przykład to, że tutaj w RSC jest to sterowanie od razu pod ręką, jest w porządku. Natomiast niektóre rzeczy w BMW jednak są troszeczkę bardziej, jeśli chodzi o przede wszystkim sterowanie skrzynią biegów. To jest lepsze, no nie? Wygląd no, tego kokpitu i tutaj tego, że mamy te analogowe wskaźniki, a w BMW są półanalogowe, no wygląda to trochę lepiej, no nie? No i ogólnie ta kierownica nieco się różni, bo to jest przedlift. W polifcie tutaj jest troszkę inaczej, bo jest alkantara po bokach, na górze jest skórka, jest troszkę inaczej wycięta jak w R8. No ale i tak samochód wygląda rewelacyjnie. No jestem strasznie, strasznie zadowolony, że miałem możliwość w nim sobie siąść i nim się przejechać. No więc taki luźny odcinek i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to się zmontuje i tak dalej, bo dużo materiału, ale no nie wiem, co z tego zrobić, chcę, żeby to fajnie wyglądało. Dajcie znać, jeśli chcecie, żeby więcej tego typu się pojawiało na kanale, bo myślę, że taka możliwość też istnieje. Fajne samochody, dobra zabawa i nie jest to jakaś ocena, czy to nie jest moja opinia, nie jest to żadna recenzja, nie jest to żaden test, ale jest dobra zabawa i mam nadzieję, że wy również się dobrze bawiliście. Dzięki za łapki w górę, komentarze i widzimy się w następnym. Cześć! Oh.